Państwa, Stadion Śląski, Stadion Narodowy. Pytaliście Państwo o atmosferę. Niektórzy z obawą nie chcieli przyjść na stadion. Była znakomita do momentu, kiedy przed chwilą grupy wyrostków znów dały dać o sobie. Ale miejmy nadzieję, że pozostała część widowni, która tutaj znakomicie dopinguje polską reprezentację, która ją widzieliśmy przed chwilą, jest już w tunelu gotowa do wyjścia. Perucki z numerem 1, dalej z numerem 2 Ferrara, z numerem 3 kapitan Maldini, z numerem 4 Nino Vasco, z numerem 5 Fabio Cannavaro, z numerem 6 Alessandro Costacurta, z numerem 7 Angelo Di Livio, z numerem 8 Diego Fuser, który zastąpił Albertiniego, z numerem 9 Christian Gieri, z 10 Roberto Di Matteo i z numerem 11 Gianfranco Scola. Trener Cesare Maldini. I za moment skład reprezentacji Polski dla wielu mógł ten skład być zaskoczeniem. Liczyliśmy, że od pierwszych minut zobaczymy Kowalczyka, a tymczasem mamy Skrzypka, mamy Ledwoń. Oto Polacy. Bramce Woźniak, dalej, z numerem 2 Skrzypek, z numerem 3 Zieliński, z numerem 4 Paweł Wojtala, z numerem 5 Tomasz Bałto, z numerem 6 Marek Cicko, z numerem 7 Piotr Sierczewski, z numerem 8 Henryk Bałuszyński, z 9 po 9-miesięcznej przerwie Andrzej Juskowiak, z numerem 10 kapitan Piotr Nowak, z 11 Adam Ledwoń. Pod wodzą Kima Miltona Nielsena, arbitra duńskiego, to selekcjoner Antoni Piechniczek, 70 mecz pod jego wodzą dziś rozgrywa reprezentacja. Oba zespoły już na boisku. Piękne, godne powitanie rywala przez polskich kibiców. Długo na to czekali. Znakomita postawa. Jak niewiele brakowało.
tak, ale Andrzej był na posterunku. Wydaje mi się, że taka jest pierwsza poważna interwencja. Andrzej tą piłkę dobrze blokował. Całe szczęście, że przeszedł to 2-3 cm nad poprzeczką, ale był tam, gdzie powinien być. Wreszcie. Juskowiak, dobre odegranie, rusza Ledwoń, pełni ile ma tylko sił Maldini i znowu aut dla Polaków. Ledwoń, Cicco, Ledwoń, Cicco, ładne odegranie do Nowaka, narożnik pola karnego, ma tam miejsce Nowak, ach, jeszcze nie koniec, jeszcze Juskowiak, ale jak się tyle brakowało, no wreszcie aut dla Polaków. Miał tę szansę Andrzej, może nie najlepszą, ale miał. W telewizji wyglądało to na gol, bo popatrzcie na Andrzeja Juskowiaka. Znakomite wejście Nowaka, uderzenie, rykoszet. W telewizji wyglądało to na gol, a na boisku? Na boisku brakowało pół metra. Ale chyba jest to akcja, która teraz konsoliduje Polaków jeszcze bardziej. Minuta Darek? 40. Oby to była, pamiętam, 40 minuta. Znowu wzmawga się bardzo piękny dopis. Mołdawia tak szybko pierwszą bramkę. Trzeba wejść na tą piłkę, trzeba przeciąć do piłki, trzeba przeciąć do rukiem. Kałuszyński. Proszę Państwa! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie troszkę niżej? Cóż za wspaniała okazja, Bałczyński, silny, dynamiczny strzał. Beruszyn, ta piłka mu się odbiło, Wojtala na to wpadł. Spójrzmy jeszcze raz. To mogła być fantastyczna 40 minuta. Spójrzmy, Beruszyn nie złapał tej piłki. Wojtala chyba zbyt wcześnie wyskoczył. Cudowna, cudowna sytuacja. Chyba najlepsza w tym meczu jak do tej pory dla polskiej reprezentacji. Dzieri do Zoli. Zieliński jest tutaj osamotniony. Marek Cicco. Atakujemy w tych końcowych minutach pierwszej połowy. Gdyby się tak udało zejść na przerwę i zdobyć jeszcze przed bliskiem sędziego bramkę. Ledwoń. To by tylko Kowalczyk. Idzie lewą stroną Sokołowski. Kowalczyk do Ledwonia. Ten musi pociągnąć sam. Idzie Ledwoń. Ma szansę. Blokowana jest ta piłka. Ledwoń pole karne. Idzie. Ale jak niewiele brakowało. Znowu niewiele brakowało do pełni szczęścia. Dla nas wszystkich tutaj na stadionie przed telewizorami. Tak, to piłkarza GKS-u Katowice, celowa, ładne uderzenie. Mamy zespół i możemy mieć jeszcze lepszy.